Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Backpack Hero. I tak, odcinek numer 2, podejście numer 1 z naszym wspaniałym plecakiem rozmaitości, który powiem szczerze, może nie jest aż taki idealny. Ale tak, idziemy z tym. Piętro kolejne. Inaczej mówiąc, bagno, i dziś rozpoczynamy przygodę walcząc z przeciwnikami, których tu napotkamy. I co tu mogę więcej w sumie powiedzieć o tym miejscu? Bo szczerze powiedziawszy, ta lokacja, w której dziś jesteśmy, nie należy do niełatwiejszych, ale też nie należy do najtrudniejszych. A tu mamy podstawowego przeciwnika w niej, czyli Newt, co oznacza chyba Neft, oznacza chyba Kijanki. Ogólnie są to wrogowie, którzy, powiedzmy, że są trochę irytujący, jednak nie stanowią rzetelnego zagrożenia. Największym zagrożeniem jednak co potrafią zrobić tutaj, czyli nakładać na siebie kolce. Kolce to jest efekt, który, jak już widzicie, tutaj mamy, więc nic nowego. Ostatnio dostaliśmy tak dużo obrażeń? To niemożliwe, chociaż powiem szczerze, nie kojarzyłem tego, ale mniejsza. Więc tak, walcząc z nimi właśnie pierwsze co, to musimy się skupić na tym, żeby szybko ich wyeliminować, zanim nałożymy kolce, chociaż z tego co widzę, to niestety. No, kolce będą nałożone. Więc tak, teraz jedno co w sumie zostało, to zwalczyć te kolce, póki jeszcze mamy okazję. I ile on ma to rzucić? Jedno, dobra, to rzucimy tym. Tak, jedna energia. Dobra, to nie ma co w sumie robić. Tylko tyle. I okej. On się blokuje, on to jest sobie kolca kolejnego. I tak, 10 obrażeń. Inaczej mówiąc, wszystko się zbije o naszą tarczkę. I w sumie, gdybym mi się chciał, to mógłbym tak to wygrać, ale mi się nie chce, więc próbujmy to jak najlepiej rozegrać. Tego użyjemy, dostaniemy. To było głupie. Mam teraz dwa obrażenia przez moją głupotę. Ale tak, powiem szczerze, ten odcinek teraz, czyli kontynuację poprzedniego i tak dalej, to nagrywam dosyć wcześnie rano. Jak to moje standardy. Znaczy mówiąc, tak jak to kiedyś było dla mnie normalną porą do nagrywek, tak teraz jest to pora nienormalna, ale mniejsza. I czy mam tutaj coś wyłuszczenia takiego ciekawego, zanim będziemy kontynuować jakoś tak bardzo? A tutaj można, tylko czy to cokolwiek nam da w sumie? Bloku i zero tych kolców. Takiej konfiguracji to da nam 3 bloku, to nam da 4 bloku. A w tej to daje 5 bloku. Gdzieś lecimy w sumie. O, nie, dobra, to jest sensowne. Przy czym może bym nawet zmienił to na to. Wiem, że ten jest trochę lepszy. Ale powiedz, zapomniałem, że i tak kolców nam nie da, więc dobra, tak jest lepiej. Co prawda niweluje to trochę działanie naszych przypraw, ale tak i tak niedługo prawdopodobnie padniemy, więc nie ma co tak się zastanawiać. I mamy tu kolejnych wrogów, jej, i super, i w ogóle. Tym razem mam do czynienia z Salamandrą. Mhm. Która jest, można powiedzieć, taką trochę teoretycznie czarodziejką. Z wyglądu albo jakąś szamanką. Ale ogólnie mówiąc, jest to po prostu dosyć potężny wróg, który nakłada różne efekty i bije dużo. No i widać nawet jak to działa. A tu mamy za to Sage Toada, czyli nie wiem, czy Toad to była chyba ropucha, czyli taka jakaś ropucha mędrzec. Ten będzie nakładał milion efektów, będzie mocne leczenia robił. Więc tak, nie wiem co tu więcej dodać, więc po prostu próbujmy się pozbyć tego dziadostwa, chociaż z tego co widzę, to się nie uda. Jeszcze dostaliśmy klątwę trucizny. Musimy się czegoś pozbyć, żeby to umieścić, bo nie chcę otrzymywać obrażeń. Więc trudno, pieniędzy nie będzie. Nowa jakaś klątwa? Wow.
Okej, okay. To muszę przyznać, zaskoczyło mnie to dosyć mocno. Nie pamiętałem, żeby ona była aż taka irytująca. I co to jest? Curse of Spikes. Super, po prostu. Czyli muszę jakieś dwie rzeczy usunąć albo trzymać 5 obrażeń. Tutaj niestety powiem, że czas trzymać 5 obrażeń, bo nie mogę tak dużo, wiecie, swojego wyposażenia wyrzucać. No i kolejna klątwa idzie. Teraz może zobaczmy tylko też, czy to się opłaca. 7 plus 4, czyli to jest 11. 10, coś się chyba zmieniło. Szczerze nie rozumiem. To jest 21, tutaj za 2 energii mam 22. Oczywiście to można tego użyć, to daje gratisowo właśnie te efekty, ale wiecie co, chyba trochę zepsułem to nawet mocno. Niepotrzebnie się na tym skupiałem. A, mniejsza. A, tak, znowu to jak na złość. Zrobię nawet tak już. Jeśli po prostu tego nie zrobię, to zginę, więc... I tak pewnie zginę. Tak, jak tak patrzę, to pewnie tak. Bandażem. Musimy to brać w sumie. Oj. W sumie to tak patrzę, to chyba nie ma już dla nas nadziei. Najwyżej mogę zacząć wymieniać te tasaki na coś innego. Próbować, wiecie, jeszcze to odratować jakoś, ale... Ale niestety nie widzę tego. Najwyżej jeszcze tak, jakoś coś... Zawsze to będzie jeden blok więcej. I dobra, idziemy. Mamy handlarza, kiedy akurat nie mamy żadnych pieniędzy. Sam handlarz oferuje coś przydatnego. Z tego co widzę, to mogę powiedzieć z premedytacją, że nawet nie. Chociaż okej, to jest coś nowego, bo tego jeszcze nie znam. Dobra. Jakaś księga. I wydarzenie. Wydarzenie. Może będziemy mieli farta i coś będzie pozytywnego. Znaczy, tak, pozytywnego. Strzał leci prosto. A, dobra, wiem kto to. Dobra, tutaj ogólnie mamy właśnie wydarzenie, które pozwala nam oddać jedną broń i zdobyć zestaw łucznika. Na razie tego, powiem szczerze, nie będę brał, bo nie chcę się bawić tutaj w łucznictwo na tym podejściu. Może na następnym to pokażę. A teraz tak, w sumie tego się nigdy nie pozbędziemy, bo patrzę, używam tego. Jest taka sytuacja. A wrogów też jest tutaj mnóstwo, każdy z nich coraz potężniejszy od poprzedniego. Niestety, to jest porażka. Jedyne co mogę spróbować zrobić, to przetrwać jak najdłużej. Wiecie, potem, kiedy te kolce mi spadną, to tak działać. Ciężko będzie, przyznam szczerze, ale to jest chyba jedno co nam zostało. Się tak otarczować. Jeśli chcemy przetrwać. I jakimś tym coś się udało. I został uzdrowiony przez coś? Okej, bandaż jest akcesorium, to leczy nas po bitwach. To powiem szczerze, że tutaj nawet tego nie zauważyłem. Ale tak... Myślałem, że to trzeba go użyć, tak w sumie teraz pomyślałem właśnie, że trochę zapomniałem się, no, dobra. Dobra, nie jest aż tak źle. Bierzemy takie rzeczy ze sobą, w tym pieniądze mogą być potrzebne. Do handlarza nie idziemy, tam jest zamknięte. A, nie mamy klucza. Okej, jak na złość. Więc tam na razie nie pójdziemy. Za to możemy pójść tu i... Tak. Nawet nie będę czekał. Wypijamy. Dostać to... Jak to się nazywa? Leczenie i...
I nawet uda się pozbyć tego jednego, więc... jej. No to 3 obrażenia za mało, no. Nie zawsze mam tego farta, ale tak jak widzicie. I jeszcze... zwrót śmierci, udało nam się wyjść. Może nie będzie aż tak okropnie. Bardzo możliwe, tylko... problem w tym w sumie, że tak, nawet jeśli byśmy mieli jakoś to przetrwać, to ciężko będzie się odbudować i zrobić jakiś plecak sensowny. Na razie mamy pałkę. Jeden nożyk. Mogę wziąć niby kolejny. Tylko co mi to da? Chyba nic, więc... tak, potencjalnie... ta sytuacja jest już przegrana. Ostatnie, co mi tak naprawdę zostało, powiem wam szczerze, jeśli dostaniemy odpowiednie przedmioty i co właśnie bym chciał spróbować zrobić, to... strategię pod więcej kolców i więcej blokady, bo z tego jeszcze, wiecie, możemy ryzykować, walczyć i próbować. Póki co my tu mamy... zamiast nożyka może nie, ale zamiast czegoś innego? Tylko zamiast czego? Dobra, wiecie co, zaryzykuję bez monet. Pójdziemy. Chociaż nadal nie ma miejsca, więc może wyrzućmy pałkę. Wiem, że jest to spore ryzyko, ale... no właśnie, chcę teraz spróbować ewentualnie nożykami atakować i delikatnie, jeśli trzeba będzie, resztę na jakieś leczenia i bloki zostawić. No i idziemy dalej. Nie ma co czekać, nie ma co zwlekać w ogóle, więc no. Drugie piętro bagien, na którym tu mamy jednego handlarza, 3 wrogów i uzdrowiciela. Okej, to już jest dobre. A wrogami są skinki, których niestety polskiej nazwy nie znam, bo nie sprawdziłem, ale coś takiego. I tak, pierwsze co robimy, to od razu trzeba żyryć to. Uderzyć za najwięcej jak się dają. I zarzucić bloki. Niestety dostajemy truciznę. Ale tak, nie jest aż tak źle. Okej. Usuwamy to, żeby więcej tego nie było. Tak, tak. Trochę bloków i powoli, na spokojnie, oni będą się sami wykończać. Niestety ta głupia klątwa. Niestety mi pieniądze. Wiecie, muszę się blokować. Nie będę teraz zarzucał niczego innego. Ej. I w sumie tak. Można to od razu usunąć? Można. Więc od razu usuwamy, blokujemy ile wlezie, no i... taka nudna strategia nam teraz wyszła, ale... to jest chyba najbezpieczniejsze naprawdę, co możemy zrobić, więc... powiedzmy, że to poszerzę w ten sposób. Tak, na razie w ten sposób może być. Co my tu mamy? Bluefish, oczywiście, że wezmę. Jakiś pierun. O! Okej, a... dużo miejsca to coś zajmuje? Ale wiecie, co jest ciekawe, bo tak jak patrzę... to otrzymuje obrażenia. W sensie nie tyle co otrzymuje, co zadaje obrażenia wszystkiemu, więc... a... to wredne, że nie da się tego lepiej ustawić, ale zobaczymy. Nie wszystkiemu, z czym to się spotka, więc takie działanie w ten sposób, że za rundę 10 obrażeń wszystkim i to jeszcze ignoruje kolce, bo jest pociskiem. A za darmo, no moim zdaniem lepsze to niż nożyk, co prawda zajmuje więcej miejsca, ale na razie niech i tak będzie. No i idziemy dalej. Na handlarza trochę za wcześnie, więc idziemy tutaj. No i tak, początek walki, jak widzicie, wszyscy dostali trochę. I jako, że uderzyliśmy skinków, to wszyscy dostali też te, jak to się nazywa. Blokady. Jednak nie ma co się tym przejmować.
tyle bloków powinno wystarczyć z naszej strony, no i powoli będą ginąć nasze wspaniałe kolce. Okej, skinki padły, więc teraz tak. Muszę się wystawiać na ich oddawanie. Nie no, ale mogę, bo i tak mam za dużo bloków. Więc no, może jeszcze jakaś taka mała broń by się tu przydała do strategii. Inna niż tylko takie rzeczy, ale... Jak mówię, to na razie jest takie testowe, nudne, powolne, spokojne, więc... ja... Nie ma co tutaj się tym przejmować, czy tutaj narzekać, wszystko z czasem samo przyjdzie. I dobra, co my tu mamy? Tarczka... której nie potrzebujemy. Ale takie coś, tego też nie potrzebujemy i zajmuje za dużo miejsca. Kompozytyw łuk, fajna rzecz, no. Jak mówiłem, ucznictwem chcę się zająć kiedy indziej, kolejny taki i... Głupie to będzie, ale tak... To, że wezmę to tylko po to, żeby użyć. I dobra, mamy skarby, to od razu zobaczmy, co to za skarby. Może coś tutaj pozwoli mi zmienić zdanie. Strzała. Nie. Okej. Okay. Kwasowa mikstura, czy tego potrzebujemy? Niekoniecznie. To jest lepsze od tamtego, więc tak. No i idziemy po prostu walczyć dalej. Musieliśmy jak na złość trafić na nią. Po prostu nie dało się inaczej. No, to by było na tyle z naszego szklecika i monet znowu. Ewentualnie możemy szklecik. Za. I nie mogę tego położyć gdzie indziej, mogę tylko wsadzić klątwę. I tyle. Głupie trochę, ale... Klątwy mają być karą, mają być tym czymś takim negatywnym, czymś, a nie czymś takim w zasadzie. No, niestety stało się, ale to jest żaden problem. Kurczę, zapomniałem o tym. Nie, mogę... A, to nie kosztuje energii. Okej, to mój błąd. Myślałem, że to energię kosztuje. Żeby użyć... A tu jednak nie. Dobra. To może jest jeszcze nadzieja, że to przeżyjemy wszystko. Okej, i my mamy 25, ona ma 7. No, udało się. Udało się, to nawet dobrze. A to co my mamy? Strzała. Okej, ciekawe. Powiem szczerze, że takiej strzały jeszcze nie widziałem wcześniej. Nie zmienia to jednak tego, że tak... Jak już po prostu się trafiła, to i tak z niej zrezygnuję, bo... W sumie po co? Mam ją targać. Da się to jakoś lepiej ustawić? Nie szczególnie. Wiecie, chciałbym... O, tak można w sumie. W ten sposób mogę użyć teraz dwa razy tego czegoś w krytycznej sytuacji, no i możemy iść. I tak, nie mam znowu miejsc na te przedmioty użytkowe, ale... Wiecie, nie będę za tym płakał, nie będę się martwił. Oczywiście. Ja tutaj nie powinienem zapychać tego plecaka, powinienem pamiętać, że zawsze jest tutaj szansa na to, że stracę to wszystko. Ale ja jestem głupcem. Nie myślę o tym. Więc tak, to się potem kończy. A co? No to tego nie mogę postawić. Dziwne. No ale dobra. 15. Jestem w stanie to zablokować po użyciu tego wszystkiego, więc tak. Dwumiejscowa klątwa. Ta gra po prostu naprawdę... Ma swoje mankamenty. I jak zazwyczaj bym nie narzekał na to wszystko, tak teraz czuję, że po prostu jestem idiotem przez to. No, będę tracił niepotrzebnie kwipunek, gdy sobie nie radził. Ale dobrze, jeszcze jakoś to wyszło. Przenieśmy to w takim razie tu. Kolejne bandaże, zdecydowanie tak. To działa jak... A, za klątwy dodaje więcej energii. To jest w sumie fajne, bo energia jest naprawdę przydatna. Tylko z drugiej strony grać z klątwami. No, to jest trochę ryzykowne.
Możemy tak to zrobić, albo... Nie, nie biorę tego, chociaż jest legendarne, zrobimy tak i tak, no. Jest salamandra, więc przykro mi, spasujemy. Wiecie, chcę po prostu jak dalej dojść, a te salamandry mnie tylko już wkurzają. Więc ostatnie piętro i walczymy tutaj z Elder Mage'em, czyli starszym magiem. Aha. Szczerze powiem wam, nie kojarzę tego gościa, więc ciężko mi powiedzieć, jak wygląda walka z nim. Poza tym, że on chyba będzie przywoływał tylko i wyłącznie roślinki. Więc jeśli te roślinki będą takie same, no to... Chyba mamy idealną kontrę na tego dziada. Okej. Wygraliśmy to bez żadnych problemów. Co jest w sobie bardzo dobrym wnioskiem, widokiem. W sumie widokiem, prędzej powinienem powiedzieć. No bo przynajmniej się pozbyliśmy problemów. I co my tu mamy? Fajne, ale no... Broń nie mogą mieć żadnych przedmiotów przy sobie. Koral... Okej, to jest fajne. Okej. Szczerze wezmę krala. Najlepsze co może być pod strategię taką właśnie kolczastą. Więc no fajnie. Natomiast jeśli chodzi o skarby tutaj, to niby mamy też szleciki czy coś, ale nie. Nie, będziemy polegać na kolcach. Może nawet się uda. I jesteśmy w kolejnej krainie, inaczej mówiąc Magma Core. I tu mogłem powiedzieć, że moje przygody do tej pory się właśnie kończyły w tym miejscu. Więc jak się to wyjdzie, czy się uda, czy nie, to... No niestety ja nie wiem. Poza tym jest jakiś jeszcze efekt, którego szczerze nigdy nie miałem i... Curse of Weakness. O. No wredna, rzecz wredna, nie zaprzeczę. Tak to wszystko poustawiam, że teraz w sumie jeśli... Co się tego... Jeśli w sensie chcę to użyć, to będę musiał po prostu stracić cenne rzeczy, więc 9 obrażeń. I jak działa podpalenie? O! Jest taki po prostu blok, który... Taka, w sensie trucizna, która w sumie daje bloka do tego. To nie jest aż tak źle. Ona w sumie daje blok, raczej akceptuje blok. Powiecie, sama trucizna podstawowa nie. Co to take damage? Moje po prostu, wiecie, tutaj... Moje to wszystko tak dalej, to po prostu... No, jest tak teraz ustawione głupio, że... Nie mam jak po prostu nie brać damage'y. Teraz mógłbym niby jeszcze zrobić 11, to trochę dużo. Ale z drugiej strony potem to będzie mi leżało, bo regenu nigdy nie dam wrogom, więc... Chyba pominę klątwę. Ja wiem, że to skończy się moim śmiercią i tak dalej. Ten build jest fatalny. Więc tak, znowu uderzyłem w mikrofon, ale wcześniej czy później zginiemy. Niemniej jednak, no... Chcę wam po prostu pokazać to do końca. Zanim zobaczycie może ciekawsze jakieś opcje. I to jak działa? Dwa energii, tracimy 5 życia. I na czym więc teraz to po prostu będzie służyć do tej dwie energie. No dobra, może być. Czym tylko jedna rzecz, trzeba będzie tutaj zrobić miejsce na te klątwy. No przydałoby się to właśnie mieć takie miejsce na klątwę. Na wszelki wielki, więc... Będę musiał chyba coś wyrzucić, jak tak teraz myślę o tym. Aha.
My tego nie używam już tak bardzo, więc z tym możemy out od razu. Bandaże tutaj, to tutaj. Monety tutaj i to jak działa. Okej, okay, dobra. Mogę niby wziąć trzy przedmioty, to zamiast monet może klucz. A czy jest to w ogóle potrzebny klucz? Niekoniecznie, ale dobra, wezmę. Bo wiecie, może później będzie potrzebny. A póki co kolejna walka, w której mamy Olma. Czym Olmo? Szczerze nie znam tego czegoś. Tak całkowicie szczerze, po prostu nie spotkałem się z tym wrogiem, a tu jest jakiś wąż. Wąż akurat widziałem. I powiem wam całkowicie szczerze, zapomniałem o tym, że one tutaj istnieją. Mogę wam powiedzieć w procesie, będą naszą zagładą. Tak. Bo jak widzę, ten Olm to po prostu atakuje się, blokuje, co nie jest aż takie groźne, no ale wąż ich trucizny to. Szczerze, po prostu nie mam szans pokonać węża taką strategią. I nie mam żadnej broni. Jedne co mogę użyć tego, żeby się trochę podleczyć, ale to nic nie zmieni. Już w tej turze ginę od trucizny wąsza. Więc tak, w ten sposób kończy się ten przebieg, niestety. Jednak ja klikam retry. Aha. I proszę, właśnie w tym momencie zaczyna się to, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, czyli mamy cyckiego tajemniczego. Jego mościa, który nazywa się Matthew. I można to właśnie wybrać już do rzeczy na start. 2 niepospolite przedmioty, 10 max HP, zostanie łucznikiem albo rzadki przedmiot. I tym razem chciałbym wam pokazać właśnie podejście łucznika. No więc tak. Po prostu tym razem zaczynamy jako łucznik. I powiem wam szczerze, to co tutaj widzę jest całkowicie... O. A. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, bo tak, właśnie tutaj mamy wyposażenie. I w tym przypadku mamy dosłownie kuszę, która działa trochę inaczej niż to, co ostatnio dostałem. Jest lepszej jakości, ale ona jest fatalna. Patrzcie, no po prostu strzały po prawej dostaję minus 50% bonusowych obrażeń. Inaczej mówiąc, po prostu będzie ciężko. Ale tak, ja ogólnie gra łucznikiem, jaka jest, to zobaczycie za chwilę. I czy to w ogóle ma sens? No widzicie, nie ma sensu. Kusza po prostu nie ma sensu. Nie dosyć, że oddziałuje tylko na jedną strzałę, to jeszcze... Jeszcze na pewno na jedną? Tak, tylko na jedną. No będzie ciężko. Będzie ciężko, ale za to mogę wziąć... A nie, dobra, to za to ma takie coś, czy można w ten sposób to zrobić. Okej, okay, to jednak nie jest aż taka fatalna. I co tutaj tego dobrać? Weźmiemy w sumie mieczyk, czy ma sens? Tak, ma sens, to będzie bardzo mało biło. Z drugiej strony tarczka też może mieć sens, dobra. Pójdziemy w takim... Nawet tak, niech będzie, zaryzykuję. I cóż, łucznictwo. Grając łucznikiem, nasz cel jest po prostu idealnie prościutki. Używamy broni, różne są naprawdę, jeśli o to chodzi. Żeby wystrzelić strzały, zawsze te, które są po stronie, w którą kieruję to wszystko. I tak, zazwyczaj każda strzała ma jakiś swój sposób skalowania się z polami wolnymi w kierunku grotu. Jak na przykład tu mamy zatrutą strzałę, która za każde pole dostaje 2 trucizny. A tu mamy małą strzałę, która za każde pole by dostała... Jak to się nazywa? Plus 1. Teraz zauważyłem, że to bonusowe obrażenia o minus 50 dotyczą wszystkiego. To kusza jest naprawdę ciężka do korzystania. Patrz, prawie nic nie bijemy tym glutom przez to. Mogę nim dołożyć dużo trucizny, okej, okay, ale...
To będzie ciężka rozgrywka, dopóki nie znajdziemy jakiejś innej broni. No, tracimy mnóstwo życia, już na pierwszej bitwie musiałem zużyć mój posiłek. Ale no będzie kiepsko. Na całe szczęście jednak się udało. Ale tak, skoro przy tym jesteśmy, to tutaj tak pięknie rozszerzymy plecaka. W ten sposób tak zdobyć przedmioty. I mamy jakiś pierścień, który daje max HP-ki, to nawet go wezmę. Mamy koszulę zbrojną. Tak to dziwnie nazwa. I nie jest to może idealne. Ale tak, użyję jej głównie po to, żeby jakkolwiek to spróbować zrobić. Tak, jeszcze można to przesunąć niby trochę. Tylko wtedy trzeba byłoby to tak zrobić. Dobra. Ukłaka nie wezmę, czy wezmę? Nie, na razie nie będę brał. Idziemy w takim czymś i... No, musimy się mierzyć z każdym wrogiem, czym na to, że lada moment znajdziemy nowy łuk, czy tam nową kuszę. I tak, teraz biłem trochę większe obrażenia chociaż. Więc uda się pozbyć pszczoły. Teoretycznie łatwiej, nie dostaniemy za to klątwy. Ale w walce z tym tutaj gościem, chyba Ratwolf, czy jakoś tak. Właśnie z tym Ratwolfem to stracimy znowu życie trochę. Ale przynajmniej wygramy. I tak, kolejny level up. Nadal mamy 4 miejsca, co jest dobrym znakiem. By to w ten sposób nadal, tak, tak, niech będzie. I bierzmy przedmioty. Co my tu mamy? Czy jest coś sensownego? Nope. Nie ma. W takim wypadku pora trochę zmienić to, jak to będzie wyglądało. Musi być na tamtej linii niestety, żeby to działało, więc w ten sposób nie dostanie żadnych bonusów. Ale zostawimy to na razie, tak? Później kiedyś może uda się wymyślić lepiej. I co my tu mamy za przedmioty? Teraz tak jeszcze dokładniej, hełm. Zawsze jakiś blok. Nie jest to najlepsze, ale tak w ten sposób. Ja rozumiem, positions 2. A, okej. Tutaj dwa bloku, a tutaj też dwa bloku. Chyba nie rozumiem. A, dobra, to nie ma kar za zawsze, a tylko i wyłącznie za jedno pole. Dobra, to nie jest aż tak straszne, jak myślałem. A teraz co my tu mamy? Jeszcze tak dodatkowo, to. Może się opłacić na wszelki wielki wziąć. Resztę pomijamy, no i lecimy dalej. Nadal z nadzieją na to, że lada moment zdobędziemy jakiś łuk i... Jest. Jest tu też jakieś... kostium Ninja. Ale tak, zobaczymy co dostaniemy, może będzie łuk, prosiłbym bardzo o niego. Nie. Możemy spinować dalej, ja jednak nie chcę. Co to jest? Cursed Shift. Na czym to dziadostwo? No cóż, można było wygrać złoty łuk, który... Powiem szczerze, jest moim zdaniem bardzo fajnym przedmiocikiem. Niestety nie wyszło, więc tak. To już daje 8 trucizny. Miło. Tutaj jest 9 obrażeń, 2 trucizny. A tutaj będzie 8 trucizny i 2 obrażenia. A, lepsze. Oczywiście zawsze jak trzeba dobić wroga, to możemy inaczej to zrobić. I tak, on uciekł. Niestety. Ale jednocześnie może to i lepiej. I tak... Mamy rzutki, nawet wezmę je ze sobą. Gdzie są za darmo, biją za 10, to pozwolą nam chociaż jedną bitwę przeżyć w ten sposób. I tak, handlarz. Cześć handlarzu, czy masz coś sensownego? Lime sword. Okej. Lime swordy są dziwne. Tu mamy lepszą zbroję, ale też trochę dziwne. Mace. Potężne. Potężne, muszę przyznać. Ale za 2 energii za bardzo nie mamy miejsca na to, więc... spasuje.
Możemy coś drogo sprzedać, jak tak patrzę, chyba nie. Więc przykrym handlarzu, ale zawiodłem się. Nie dostaniesz ode mnie moich pieniędzy. Mam za to walkę, którą... A, czy możemy wygrać? Od razu? Tak. Możemy. Więc tak też zrobimy. I trochę szkoda mi, że tak nie ukrywam, ale przynajmniej oszczędzę trochę życia. I get items. Get items. Dobra, co my tu mamy? Lil Buckler. Oho. Tarczka, która daje 6 bloku i zajmuje jedno miejsce. Super. To prawda, wymaga nadal energii. Czemu ona patrzy w tamtą stronę? Tak byłoby dużo lepiej. Ja jestem trochę idiotą, że o tym nie myślę. Nam od razu będzie lepiej. Okej, jeśli chodzi o takie rzeczy, to tego już nie będziemy potrzebować, więc... wezmę sobie Lil Bucklera na wszelki wielki. Innych rzeczy nie biorę stąd. I proszę cię, handlarzu, miej zwykły, prosty łuk. Normalnie nie wierzę, że tak ciężko zdobyć łuk. W moich predefinatnych podejściach łuki co chwilę się pojawiały. Tu jeden, tu drugi, tu coś, tu coś. A teraz nagle takie nope. Nie dostaniesz. No cóż, żeby nie było kurza, to nie jest aż taka okropna, jakby mogło się wydawać. Na pewno nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, ale tak... Tak wielce okropna też nie jest. Tak, 8 trucizny, trochę obrażeń. Niedużo niestety. Najsmutniejsze jest to, że otrzymamy jedno obrażenie i tak. Dobra, w takim wypadku chyba jedno, co nam zostało teraz, to dosłownie robić jeden blok i szczeluć. Powoli do glutów. Na wszelki wielki jeszcze zblokuję, bo nie wiem, czy wystarczająco byłbym w stanie. No nie byłbym w stanie chyba. Więc dobrze zrobiłem. Kurczę, zapomniałem o tej regeneracji. I przez tą regenerację to znowu straciłem życie. Typowe, typowe. Okej, okay. Teraz będzie dobrze. Nie będę aż takim miłym po raz kolejny. I co tu mamy? Bańka. Delikatna regeneracja i energia. Nope. A, Vampiric Axe. Nie mam za bardzo na niego miejsca. Zrujnuję sobie całkowicie ten, jak to się nazywa, mój sposób walki tym, jeśli go wezmę. Bo taki podłużny plecak mi wychodzi strasznie. No ale czy mam jakąś inną opcję? Gdyby udało się to jakoś lepiej poustawiać wszystko, to może... Chociaż nie ma tu miejsca na lepsze ustawienie, po prostu... Musimy osłabić to i jeszcze zrezygnować, dajmy na to z pierścionka, żeby... Żeby móc to wstawić. I to też jest samo zatrucie. To jest dobry przedmiot, ale powiedzmy, że będę dalej trzymał się swoich pomysłów, które prawdopodobnie doprowadzą mnie do grobu, więc nie bierzemy. I tak, walka, skarby. Super po prostu. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, co mam tutaj robić. Za dużo obrażeń tu we mnie poleci. Blokowanie się tutaj nic nie da, no ale... Jakbyś już klikło, to niech tak będzie i tak teraz... Tak... Otrzymam mnóstwo obrażeń znowu, ale... Trzeba się jak najszybciej jego pozbyć w tym. Jeśli to zrobimy, a to się już teraz stanie, to reszta sobie ucieknie, nie dostaniemy expów. No, ale przynajmniej będziemy mieć spokój. I teraz tak, level up, level up. To już ten etap, gdzie są trzy miejsca, więc niestety nadal nic z moich planów wielkich nie wyjdzie. Ale możemy powoli tak to robić, żeby może jakieś lepsze rezultaty uzyskać i... Hmm.
Można to wziąć, tylko czy to ma wielki sens? Niekoniecznie. Jak to można zrobić? Mógłbym też się pozbyć tego. Ale jakoś tak nie czuję, żeby to był dobry pomysł, więc tak. Rzutkę tam też dorzucę, bo czemu by nie? No i idziemy nadal. Mamy to. Dobra. Okej. Jeśli się uda. To będziemy łuk. Jeśli los pozwoli. Nie. Nie wierzę. No. Mamy jakiś kapelusz, który jak działa? O. Fajne. Fajne, tylko czy na pewno tego potrzebujemy? Okej, czyli to jest kapelusz, który w sumie daje dwa bloki za każde pole pod tym. Gdzie on się znajduje? A ten daje. Tego łącznie na razie zyskujemy dwa bloku i jeden za tamto, czyli trzy bloku. A za to otrzymamy ile? Nic w sumie? Nie, cztery bloki. I nie ma tym jeden. Dobra, nie jest to najlepsza decyzja, ale niech i tak będzie. Rezygnuję z tamtego, weźmiemy tak. I idziemy dalej. W sumie, nawet nie wiem po co to mówię. Jestem podobny, no ale tak. I teraz... możemy tu paść. Ten nam zada 12 obrażeń, ten 7. Dobra, czyli będzie tylko 7. Co za tym idzie, możemy spokojnie... strzelać z kuszy. I coraz większe te trucizny są, więc jak tego dalej pójdzie, to długo może nie będziemy musieli się niczym przejmować. Dzięki samemu zatruciu. I kolejna jakaś rzecz. Drogie, ale ciekawe. Jednak odpuszczę sobie. Nie ma tu miejsca na to wszystko w tym plecaku. Reszta rzeczy niepotrzebna. No i idziemy na kolejnego wroga, po czym na kolejny skarb. Hurra. Wiem, że to marnowanie rzutki, ale tak chciałem zrobić i teraz dobrze. 13 to jeden blok. A strzały z kuszy, które nadal uważam za bardzo badziewne. Oni by zatruwają fajnie, ale poza tym to nic takiego tam nie ma. I wygraliśmy. Możemy tu zdobyć cegły, kluczyk. O. Okej. Ciekawe. Takie coś, co to po prostu jedno obrażenie? Tak. To daje po prostu jedno obrażenie. Jeśli udało się kamieniami many to połączyć, czy innymi rzeczami przywodzącymi prądy, to byłoby fajnym nawet rezultatem. Jednak nie potrzebuję tego. 5 max HP. Wolę zaryzykować, wziąć klucz ewentualnie później. No i to tyle. A teraz skrzynko, nie zawiedź mnie. No nie zawiodłaś mnie nawet, aż tak bardzo, jakbyś mogła. Więc tak, idziemy walczyć. Zaczynając, nawet nie będę czekał od tego, żeby się tego pozbyć. I niestety będzie trzeba jeszcze jeden strzał zrobić, żeby się jej na pewno pozbyć, więc tak. I ogólnie nie wiem, czy spotkaliśmy ostatnio, czy nie, ale ogólnie Porcupine. Nie pamiętam, kiedy to jest stworzenie, ale ona właśnie jest takie... w głównej mierze wsparciem. Czasem potrafi jakieś obrażenia zdawać, ale no nie jest aż taka groźna ani nic. I tak, walczymy teraz z Rat Wolfem oraz z tym czymś.
więc czasem jest tym czymś, to jest... Maskrat, czyli chyba jakiś szczur. Może, nie wiem. Ale tak czek, spróbujemy najpierw pokonać Ratulfa. Czy jakiego Ratulfa? Tego właśnie Maskrata. Wiecie, w ten sposób, żeby... ewentualnie móc dostać pełne expy za tą bitwę. Bo i tak wystarczająco dużo już ich potraciłem przez nieoptymalne rzeczy i proszę bardzo. Proszę bardzo, zaczyna się. Zaczyna się właśnie to, na co czekałem tak długo. Mamy łuki. Przy czym mamy opcję Mousebow, który zajmuje dużo miejsca, jak widzicie. I ma jeden nieciekawy, można powiedzieć, taki trochę gimmick. Zaraz wam pokażę jaki. Ale najpierw może zanim to będę pokazywał, czy coś, to patrzcie. Kusza, jak tu pokazujemy, wystrzeli te strzały, prawda? Nie ma problemu, czy coś. A teraz przesuńmy je, dajmy na to, tak? Przy tym łuku. Wystrzeli tylko jedną. Właśnie tutaj jest pierwsza strzała w każdym rzędzie. Tak się wystrzelam. Jakbyśmy postawili tak samo, prawie tak samo, tylko że w ten sposób też się nie wystrzelam. Chwila, nie wystrzelam się. Bo ta jest pierwsza w tym rzędzie. To jest pierwsza w tym rzędzie, widzicie? Więc tak, ten łuk jest fajny, bo daje plus jeden obrażenia, ale trochę miesza z pozycjonowaniem. Co nie zmienia aż tak dużo. Jednak jeśli się dobrze pomyśli o tym wszystkim. A tu mamy po prostu łuk, który też wystrzeliwuje pierwszą strzałę w każdym rzędzie, więc pod tym względem kusze są lepsze. Ale pozwala właśnie nie mieć minus 50% obrażeń, więc dajmy to tak, ustawiamy. I wszystko szczęśliwie jest zrobione. A tutaj co przy okazji jest Will. O. O. Nawet nie wiem do końca, jak to wytłumaczyć, jak to działa, ale okej. Więc tak, jeśli to zrobimy w ten sposób, to patrzcie, teraz będziemy mieli 5 obrażeń i tutaj będziemy mieć 12 odprzyzny. Nie jest to najlepsze. Ale mimo wszystko, że to zajmie więcej miejsca, chcę to wziąć zamiast tej, jak to się nazywa. Zamiast kuszy, głównie właśnie przez to, że z kuszą mieliśmy te minus 50% obrażeń. Może... określam, jeszcze może właśnie będę targał ze sobą na ewentualność jakąś, ale... no nie sądzę, żeby to było aż takie istotne. A weźmiemy ogólnie też jeszcze, mówię, ten łuk... głównie dlatego, że jest mniejszy od tego. Prosto łatwiej by było, chociaż... to jest tutaj 3 obrażenia, jak to... za... nie... o. Dobra, sobie... nie wiem. Wiecie co, dobra, może jednak dajcie trochę pomyśleć, bo tak jak teraz siedzę nad tym, myślę, to chyba ta kusza jednak nie była aż taka strasznie zła. Wiecie co? Sprawdziłem wszystko, przekalkulowałem i okazuje się, że jednak... kusza jest lepsza od łuków. W sensie od... tego łuku na pewno, przynajmniej z moim plecakiem. Z tym może nie. Z tym może nie. Ale nadal ciężko będzie to tu umieścić, dobrze wykorzystać, więc... zostawmy to jak jest. Jedyne co tylko muszę... pomyśleć jak ewentualnie wepchać dodatkowy klucz, chociaż... dobra, nie jest to potrzebne. Idziemy w takim ustawieniu. Zobaczymy tylko co handlarz będzie miał. Bo wiecie, może będziemy mówić wyjątkowo teraz coś fajnego. Ciekawe rzeczy tu ma, chociaż powiem szczerze, nic ciekawego, takiego dla tego buildu, ogólnie fajne. Więc idziemy dalej. I jednocześnie na tym będziemy kończyć to podejście. Gdyż, no czas już pokazał sam, że pora kończyć. Więc tak, a to mniej więcej jak się prezentuje Backpack Hero. Jeszcze zrobię na pewno jednego odcinka, żeby dokończyć ten przebieg z naszą kuszą. Bądź może nawet takimi siłkami, jeśli lepiej, to potem, wiecie, dopasujemy w naszym plecaku. A na ten moment to tyle. I z góry też mówię, jak tylko to podejście się zakończy, prawdopodobnie zrobimy krótką przerwę od bohatera plecaków, gdyż chcę po prostu czekać na nowe postacie, bo tak, będzie ich tu trochę, na inne elementy, jakieś takie i tak dalej. Aż twórcy coś pokażą, bo wiecie, fajnie się gra tak w taki tryb jak teraz, ale mam też inne gry do pokazania, z którymi po prostu muszę się w końcu zmotywować, jak ostatecznie nie będę miał nic innego poza Elden Ringiem, bo tutaj będę czekał na aktualizację, tam inscription się skończy, tam coś, to w końcu może je ruszę, ale dobra, starczy tego, bo już zacząłem gadać o rzeczach nieistotnych, więc no po prostu trzymajcie się i hej hej!